26. kolejka trzeciej ligi, grupa trzecia, Polonia kontra Polonia. My już powoli wchodzimy w tę tradycję z meczów Polonii, z taką nową tradycją, można powiedzieć. Mamy nadzieję, że tak to będzie zawsze, chociaż oczywiście chcielibyśmy, by Polonia Bytom zawsze miała pełną kadrę, ale czasem tak to jest, że właśnie niektórzy wypadają, no i tutaj nam mi pomagają osobiście współkomentować. Dzisiaj witam serdecznie. Witam serdecznie. Krzysztof Haugas, nie przedstawi się z imienia i nazwiska, może z głosu niektórzy usłyszeli, rozpoznali. Krzysztof Haugas dzisiaj z nami współkomentuje. Tadeusz Danisz, witam również serdecznie, a więc dzisiaj wsparcie mocne na stanowisku komentatorskim, ale zabraknie no niestety ciebie na boisku. Rozumiem, że tam na tej murawie, na tym prostokącie zdecydowanie lepiej byś się czuł, ale tutaj widzę, że też luz, spokój i takie może nie doświadczenie, ale takie chyba gdzieś już chociażby z oglądania meczów piłkarskich pewne nawyki. No zobaczymy, jak wypadnę, ale zdecydowanie bardziej wolę przebywać na zielonej murawie i mam nadzieję, że wrócę na nią jak najszybciej. No właśnie, to co wspomniałeś, ten mecz na Ślęzie przegrany na 3 minuty przed końcem spotkania, druga bramka Pisarczuka w tym spotkaniu zdecydowała o zwycięstwie faworytów Ślęzy, jednego z faworytów także do awansu do drugiej ligi, a więc pokazuje, że te ostatnie tygodnie w Świdnicy są całkiem dobre. Polonia Bytom dobrze w ostatnich spotkaniach, jeżeli chodzi o wynik, a także bardzo dobrze o ten charakter, bo mówiliśmy już o tym spotkaniu tutaj na własnym terenie, chociaż na boisku Sząbierek tak naprawdę. Polonia pokazuje, że również chce grać tak jak trochę Ruchorzów, że w samych końcówkach być może przechylać szale zwycięstwa na własną korzyść. Dośrodkowanie z rzutu wolnego, tam chyba nikt nie przeciął tej piłki, no i Dominik Brzozowski bez większych problemów. Teraz widzimy wysoko, jak podchodzi Filip Żagiel, także tam wysoko Budzik poszedł w pole karne. Teraz właśnie próba, zamieszanie, no i kto tam pierwszy wyłuska tą piłkę? Jeszcze bytomianie Wróbel w tej sytuacji nie zdecydował się w pierwsze tempo na dośrodkowanie, inaczej poloniści niż to mogło się wydawać w pierwszym momencie. No i brawo, tak jest! Jeden do zera dla Polonii Bytom, słyszeliśmy ten okrzyk, trochę może zakłócony przez mój głos, ale tutaj nie sposób odmówić zaangażowania, emocji naszemu współkomentatorowi. 1-0 dla Polonii Bytom. Ten mecz z Zagłębiem Lubiny był bardzo prestiżowy, bo kilku chłopaków związanych w przeszłości z Akademią Zagłębia, ale o tym za chwilę, bo teraz szansa dla Polonii na drugiego gola, no i brawa też dla bramkarza w tej sytuacji. No tak, i znowu wracamy do meczu z Ruchem. Najważniejsze, 3 punkty, bez kontuzji, bez kartek i wszyscy będą zadowoleni. I niedziela na odpoczynek od poniedziałku, zabieramy się do pracy. Teraz dośrodkowanie, jeszcze tam skacze, no i mamy drugą bramkę. 2-0 dla Polonii Bytom w tej sytuacji. Chociaż ta sytuacja w pewnym momencie wydawała się taka trochę zaskakująca dla nas obojga chyba. No tak, nagle nawet nie wiem, kiedy się tak stało, że Kuba Wróbel jako boczny obrońca znalazł się na pozycji napastnika. 2-0, ale trzeba mieć jeszcze na uwadze to, co działo się z Goczałkowicami, gdzie też do przerwy prowadziliśmy, a w drugiej połowie chwila dekoncentracji i w jakim stopniu na tam 15-20 minut gra nam się posypała. Więc 2-0, super i czekamy na kolejne bramki, aby spokojnie zakończyć mecz i przygotowywać się do kolejnego spotkania. Mamy nadzieję, tak jak nasz współkomentator, że wszystko będzie zmierzać do dobrego końca, do dobrego rozwiązania. Różne warianty są możliwe, jeżeli chodzi o tą sytuację, jako o sytuację infrastrukturalną Polonii Bytom. Teraz natomiast trzecia! Ale brawo, bramka. Brawo! Ale doskonała akcja, naprawdę no, kapitalne zachowanie i Stefana, i Michała Punki. No i super, że tak to się rozstrzygnęło, bo mamy 3-0, mamy spokojny wynik i Damianowi ewidentnie brakuje takiego przełamania. Myślę, że to takie wyświechtane, ale prawdziwe, że napastnik jak strzela, to już seryjnie, a jak się zatnie, to później trzeba trochę czekać. Oj, Michał Płonka! Teraz Michał Płonka, no i brawa dla Bartłomieja Kota. Jaki mecz za tydzień czeka Polonię Bytom, no i gdzie się z tyłu głowy również te zmiany trochę przygotowywane pod ten mecz? Na pewno trenerzy chcą dać odpocząć jednym zawodnikom, ale teraz czekajmy, bo może być 4-0. Teraz brawa! Jeszcze jest. W ostatniej chwili próbował wbijać tą piłkę, ale jest czwarty gol dla Polonii Bytom. No i tutaj już śmiało poloniści zmierzają po 3 punkty. Brawa za tą akcję, brawa za to wykończenie.
O, w końcu Krzemo za trzecim razem, trzech razy sztuka. Trzecia sytuacja i w końcu bramka. Fakt, że na raty, ale wpadło i... Teraz natomiast w kontrze goście, no i wszystko dobrze. W porę przerwa w tej sytuacji Michał Biedronka. No właśnie, więc to... Zderzyć się ciężko, ale szybkościowo też również małe szanse, aby go można polec, a teraz cieszą się goście. Tak jest, zdobywają bramkę 4-1 w tej sytuacji po rzucie rożnym. Teraz ponownie goście, ponownie w polu karnym. Przed momentem głośno tam pokrzykiwał do swoich zawodników trener Kamil Rakoczy. No tak, teraz patrzymy, bo mają kolejny rzut rożny goście. No i ponownie druga brameczka! Druga brameczka dla Polonii Stala Świdnica. Cały czas mówimy o takim dość bezpiecznym wyniku dla Polonii Bytom, no ale trzeba takich sytuacji unikać. Teraz kolejne niedobre wybicie. Teraz trafienie Grzegorza Borowego. Niestety, znowu no i widzimy, co się dzieje. Sytuacji tutaj groźnych nie byłoby. Nawet przez moment goście nie uwierzyli, że są w stanie tutaj powalczyć o korzystny wynik. Kolejny rzut rożny. Tym razem Brzozowski wychodzi do tej piłki, piąstkuje. Jeszcze jedna próba. Tym razem inaczej. No i widzimy, co się dzieje. Trzecie trafienie Polonii Stal Świdnica. Tutaj już oficjele gości siedzieli spokojnie, cichutko na trybunach, bo przy wyniku 0-4 co się chce powiedzieć? Nie chce się nic mówić, radować, a teraz zdobywają trzecią bramkę. To daje pewność drużynie i teraz Brzoza doskonale się zachował. Celuch, teraz on wychodzi w sytuacji sam na sam, nie było spalonego. Celuch, co zrobi? No i fantastycznie, to ktoś miał zachować zimną krew w tych ostatnich minutach. Celuch zachował. Bartłomiej Kot w jedną stronę, Celuch w drugą. Och, dobra, kamień z serca spadł. Myślę, że już teraz naprawdę nic się strasznego nie wydarzy. Brawo, Celi. W takich momentach to każda sytuacja jest na wagę życia właściwie, bo tutaj trzeba wykorzystać, a on zachował zimną krew, właściwie niewiele zrobił. Tak jest, tak jest. Niewiele mamy zrobił, trzy punkty. A zapewni trzy punkty Polonii Bytom. Tak jest, trzy punkty dla Polonii Bytom zaksięgowane. Można byłoby powiedzieć, że w pewnym momencie mecz do zapomnienia, ale dzisiaj nie zapomnimy tego meczu długo. Oj, oczywiście. Powiem tak, do 80 minuty pełna kontrola meczu, można powiedzieć deklasacja. A po raz kolejny widzimy, jak piłka nożna może być nieprzewidywalnym sportem. Dwie minuty, z wyniku 4-0 robi się 4-3 i tak naprawdę emocje do samego końca. Całe szczęście, zdobywamy 5 bramek. Zdobywamy 3 punkty i za tydzień z bojowym nastawieniem jedziemy do Chorzowa po to, aby walczyć z niebieskimi i mam nadzieję skrócić dystans do nich w tabeli.